W Nadleśnictwie Hajnówka przeprowadzamy każdego roku we wrześniu ocenę wydajności produkcji szkółkarskiej. Polega ona na określeniu na podstawie oględzin terenowych i próbnych przeliczeń ilości materiału sadzeniowego, jakim będziemy dysponować na wiosnę w czasie odnawiania lasu, czy też udostępniania sadzonek innym nadleśnictwom. Komisja przeprowadza dokładne przeliczenie tylko na metrowych odcinkach wybranych rządków, a całość zapasu ustalana jest na podstawie przemnożenia uzyskanej średniej arytmetycznej przez łączną ich długość na ocenianym obszarze. Ocenie podlegają wszystkie pola siewne z gatunkami drzew występującymi w Puszczy Białowieskiej znajdujące się na szkółce. Są to świerk, sosna, dąb, lipa, brzoza, olsza, klon, grab. Dzięki tym pracom nadleśnictwo jest w stanie oszacować wielkość produkcji materiału sadzeniowego w nadchodzącym roku.